To nie ma sprawy. No słuchajcie, szybciutko nauczymy się refrenu. Proste są słowa. Ja, ja, je. O, o, o. Ja, ja, je. I o, o, o. A to się nie nauczymy. Nauczymy się. Gina, Gina, to jest dziewczyna, której każdy kocha się. A to jest refren. To jest refren. No słuchajcie, na refrenie wszyscy będą testować. Będzie ja, ja, je. Jo, jo, jo. Może tak być, jak ktoś miał na piach. No to wstaniemy, próbujemy, no. Ja, ja, je. I jo. Старую вину на веру, я на старую цыганскую.
są zgrabniejsi. Na to i to. Może inne są sprytniejsze. Na pewno są. No ale powieca. No ale powieca. Jareczku, dasz radę jeszcze coś? To dobrze. A ty w ogóle dajesz radę jeszcze? Tak po sąsiedzku cię pytam z dobrego serca, powiesz. Nieregularnie wyszedł. Nieregularnie, może być ciekawie. A wszystkie szczelonki znasz? Dopiero, że jest na 40 stronie. To jeszcze mu dużo zostało do przerobienia. To lepiej śpiewy jakby, śpiewy. Póki rezerwa nie zaświeci. Tak jest, właśnie. My tak, jako kapela podwórkowa, mamy takie tematy czasami aktualne. Na przykład piosenka jest o NFZ-cie. Każdego coś tam szczyko boli, nie? Także to są nasze problemy wszystkie. I powstała piosenka rozmyślania pacjenta. Posłuchajcie. Myślał, że wyleczy wnętrze, bo stracił go, tracił na bok. Chcesz się leczyć, musisz płacić. Się zdarza często, byś nastawiali go. Bardzo boli to. Jeszcze coś musiał znieść. Bardzo łatwiej go tam iść, żeby do domu iść. Musiał kupić gips. Chcesz się leczyć, musisz płacić.
limit i życzę mu, żebyście, jak będziecie zachorować, to na początku roku, a nie żeby się potem limit skończył. Ale ja mu powiem, u weterynarza nie ma takich problemów. I on czasem chodzi z płatem do weterynarza, a wiadomo, krótko kolejka, ale wszystko leci na bieżąco. Nawet parabelie dochodzą do głosu. Przyszedł chłop z pieskiem, pada tak, proszę uciąć całkowicie mu ogon. Doktor spojrzał panu, panie, ale ta rasa to nie bardzo pasuje, żeby tak ścinać. Jak on będzie wyglądał? Musi być z ogonem ten piesek. Nie, proszę odciąć już, i opłaca. Ależ panie, jak pan uszpecisz to zwierzę, i opłaca i koniec, choćby nawet 50% więcej. No ale panie, jak on, czemu pan ma tak chce ukaleczyć? Dowie się mu wrócić za niedługo teściowo. Ja nie chcę w domu ani jednej oznaki radości. Ponieważ czas leci, na końcu jeszcze targowo poleczka, bo chętnie na tor do Mikołowa. Przyjeżdż dobry. Wszyscy się radują.
Słuchajcie, bo tak za niedługo będę kończyć, jeszcze nie teraz, ale zanim się rozejdziecie, to chciałam przeczytać, dzięki komu tutaj moment poczęstuję. Więc tak, rolnicza spółdzielnia produkcyjna Przełom Kujaków i im dziękujemy za przekazane produkty potrzebne do zrobienia smalcu, ogóreczków i papryki. Oklaski do stołu. Piekarnia Klos, Wojciech Klos, dziękujemy za przekazany dobry chleb. Z cukierni Lewandowscy mamy słodkie faworki. Zrobiła pyszny smalec. A panie Mikołomianki przygotowały poczęstunek i obsługę kelnerską. Oklaski! No i my jeszcze mamy tych artystów. Już żeście im raz poklaskali, ale oni bardzo lubią oklaski. Śląskie bajery Orlątowicy! Pasika do piwa, oto pyszno. To za wszystkie piosenki. I moja skromna osoba malowana Lala i inna Papkala. Dzięki. Ja się muszę coś wygodać. Nie bo popa na Gregorycia, to mnie na radia przyjęli. No też, no my się tak zebrali. Słuchajcie, no ale teraz jeszcze chciałam podziękować całej ekipie Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie za to, że to zorganizowali. One są tam z ukryta, słuchajcie, jak chciały. Nawet i one są na czczo, nic nie wypiąć. One dopiero wypiją po dwa nosy, jak my kupimy sobie. Dobrze, słuchajcie, no to co, może jeszcze Cudanem do kupy coś dla śpiewowego? Romuald. Romuald. Obsłonił się pogodą. Ty mnie słuchaj, bo cię szpilką potraktuję. A bo ta szpila wiesz. To co? Śpiewamy coś jeszcze. Śpiewamy. Śpiewamy. Razem z całą salą. Aha, to to. Bye.
pięknie. Miłość, mamy tutaj taką młodą, zdolną. Nienawidzę cię. Ale też będzie starsza i grubsza. A ja proszę już resztę członków, żeby się przygotowali do ceremonii. Który głośno chce śpiewać o prawdzie.
zginą te uśmiechy. Chociaż posępne miny. Was am uczcili i w miejsce spoczynku go odprowadzili.